Cześć, to Wilku, witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku naszej serii z gry LEGO Indiana Jones 2 Przygoda Trwa. A dzisiaj oczywiście jest ze mną Sztyks. Elo, ziomy, i zapraszam na najbardziej muzyczny odcinek tego sezonu. Tak jest, zaczynamy trzeci akt, to się nam odblokowało po ostatniej misji. Będę śpiewał, bo dlatego muzyczny, to już jakbyś nie wiedział. Oglądajcie, rozpoczynamy opowieść. No widzicie, od początku mamy odblokowanych Indianę oczywiście i Marion. No i gdzie się teraz wybieramy? Teraz się popiszę geografią, słyszę, że tutaj nawet jakieś tutaj studia chciałeś z tym. Nie. Nie? Coś jedyne, co ja mam jakby za światową geografią, to, że odwiedzam sklep Piwa Świata. Nic więcej z geografią nie mam wspólnego. Dobra sprawa, dobra. Ale widzę, że tutaj połączony. Wszyscy są... O, można robić coś. O. Szukajmy misji. Ostatnio mieliśmy z tym spory problem. O, właśnie. Dziadu, chodź na tu. Ty, mnie porzucasz. O, patrz, teraz nam już podrzucają na wejście. Ja cię w tych pająki wpierdzielę. Ja tego zdrajcę zabiję. Zobaczyć, jak to jest miło. Zobacz, nie, chodź. A ja zdrajcą się zajmę. Czyli Makiem, Big Makiem. Wchodzimy. No ale. Sam możesz wejść, sam się włączy. Wiem. Teraz będzie tak. Zabiorę cię właśnie tam. Mamy wyłączoną muzykę, więc pewnie fantastycznie pasujesz do bitu. Nie mam muzyki. Jak nie mam muzyki? Ja nie mam muzyki. No, nie ma. Nie dano mi. Nie, nie mam chyba muzyki teraz akurat. To wiecie, że ja jestem ciekawszy niż muzykę. No. No i lodziarz. I lodziarz powrócił. Poznaję tego pana. A nieźle mu się biznes kręci. Ta małpa. Ta małpa też ta małpa. Ma, już przegrała swoje życie. Nie, to jest koniec z tym małpą. Dobra, ty budo, ja będę dziaducha się teraz zabijał, bo przecież mu obiecałem. Nie mogę. Czekaj, no tutaj. Ja cię tutaj. Raz. Nie liczy się tym razem. Rywalizacja. Dwa. Tam pięć razy. Dobra. Minimum. A jeszcze termity, a nie, bo termity nie uspiewam. Dobra, to jakiś... Trzy? Jesteś pewien... O, i teraz małpa takie, nam ucieka. Takie z niespodzianki. Ho, ho, jestem dziadkiem, idę. O, ruchome piaski, nie. Patrz, ile mam punktów. Dobry. Dobra, nie będę szerzył tutaj pieśni religii. Są zbyt piękne. Dobrze, dobra. Tam jest banan. No jest. Tam jest banan! Spadaj tej małpą łysatej. Czekaj, mogę z takiej odległości rzucić, łooo. Czym? Butelką. Z wandalem. Ekstra. Poza zdrość. Na pewno butelka jest potrzebna do reparacji. Jeżeli to pan smalizy, to na pewno. Ej, to jest bazooka! No. O dobra, to ja już wiem, po co to jest. Ja sobie małpo, z dziadkiem się przebiegnę. Małpo, koniec. Przeżyła, no. O, no, tutaj. Jedna, dzieci nie słuchać, jak Sztyks przeklina. Dajcie ducha teraz, znowu muszę go... Ja to wygram. No, nie wygram przez ciebie. Tutaj, ej, no dawaj, dawaj. Czekaj, no trzeba zdobyć tą korbę, nie? Ja tam nie dorzucam do tej małpy. O! Dawaj go, ty małpiżonie wstrętny, ty przekupna mendo. Dobra, dziękuję. Zgincie. I co mi po tej korbie? Nie! Nie! To było przesadne. To było epickie. I kręcę korbą, ale nic się nie dzieje chyba. Weź mi tutaj dziada, no aha, aha, bo to masz, dobra. O ty za dziadzie, wszystko? Nie powiedziałeś nie mi, ja, nie mi. Ja sam. Sam się pobijesz tak. Skończyłem. Dobra. No gdzie my budowali samochód dzisiaj? To dzisiaj taki, wiesz, taka już rozrywka na najwyższym poziomie. Mnichem zasadniczym. Nie, no to nie, o czekaj, to odpowiednia prędkość. Co mnie bijesz? Zbieraj klatki, a nie... Złym mnichem z Assassin's Creed'a. Ja nie lubię tej gry. Mnich jest dobry. Fajnie. Kurde. To jak patrzę, pojedynek jak na dzikim zachodzie. Oj, co mi się jak zwykle odłączyło. Głupie czyli te mi. No trochę głupie. Jesteś wychara. Dobra, wracamy do problemu z kontrolerem. Dobra, dołącz się. Jesteś dołączony. Dziadygo. Mój śmiech będzie. Ale jesteś, czy cię nie ma? Nie mogę. Nie mogę się ruszać. Nie! Idź pan w pizdę. Wracamy po ogromnych problemach z naszymi kontrolerami. Tutaj Sztyks oczywiście źle mi doradził. Źle mi doradziłeś. Przyznaj się.
Teraz... No, tam. No, nie wiem, nie o co ci chodzi, ale okay. Nie, ale jakoś dziwnie to jest to zrobione, nie wiem. Dobra, zajmijmy się mordowaniem dziaducha, bo przecież mamy ważniejsze sprawy. Ja mam jeszcze ważniejszą sprawę. Zgadnij jaką. Nie. Chodź tu. Idę. Znaczy nie, to jest ten debit tam potrzebny, ale dobra. Czekaj, ja mam klocka. I to jest lepszy klock. I mam kloca. I teraz giniesz. Nie, bo ja jestem cwany. A, patrz, ja jaki? Tutaj... Zobacz, ten komputer jest mądrzejszy od nas, tamtędy trzeba iść. O, patrz. Jest inteligentny. Jak on tam wlazł, nie mam żadnego pojęcia, ale jesteś ty tam potrzebny. Dobra. Jak on tu wskoczył? Tak? Ach, to jest liana. Jaki to sprytny. Ulala. Ulululu. Ulala, mon dieu, ulala. Nie wiem, czy wiecie, ale myśmy mówimy francuski. No się nie. Źle to powiedzieć. My w szkole mamy francuski. Nie, naprawdę. Zastanówcie się lepiej, jeśli jeszcze nie mieliście takiego wyboru, jaki wy po prostu, francuskie, no. Zaje, fajny. Sobie, siedzicie sobie na lekcji i takie, ulala, mon dieu. Magnifique. Nie, to nie mon dieu. Nie, no oczywiście nic tutaj do języka nie mamy, ale... no właśnie. Niech to nie mamy. Nie mamy? Masz? Trzymamy. Co masz? No zdarza się. No co ty tutaj wykombinowałeś? Dobra, zaraz będzie nas nasz wóz, no dzisiaj naprawdę. Ulala, je traînie. Bravo, monsieur. Teraz wszyscy widzowie. Podyktałabym wam, jak się pisze, ale nie mam dla tego pojęcia. Nie zdziwię cię, jeśli powiem, że też nie zrozumiałem, co powiedziałeś. Ulala. Nie żartuję. No kurde, wiem, ale... Ej, w sumie to jest dobry sposób na mordowanie dziadka. Idę się ogrzać przy ognisku. Ojej! Ulala! Dobra, tu jest skrzynka. Nie wiem, czy widziałeś, na pewno nie widziałeś. I czekaj, tu będzie dla jakiegoś... Patrz, te kamienie skaczą. No. Pewnie trzeba rozdupić. Albo wskoczyć. Albo wskoczyć. Albo pójdę sobie, żeby się zjadł. Albo coś zbudować. Jakieś głupie. Kto zebrał? Ja zebrałem, patrz to. Posłuchaj. No ja tam tego dziadka tylko chcę. Miejsce dla emeryta. No właśnie. Nie ma miejsca dla emeryta. Widzisz, ja tutaj... Może i emeryt. Ale wychowałem się na brąki. Dobra. Nie pyskuj mi to, synku. Dobra. To wiesz, ja jestem ja to dobrym zapamiętam. Człowiekiem. Ja mam pomagam. Bój. To naprawdę chyba żadnego już odcinka nie wygrasz ze mną. Nie, jak nie będę musiał koło dziadka zbić. Dopóki ten dziadek jest na tej ziemi, to ja nie będę z tobą rywalizował. Ja buduję. Buduj. O dobra, ja nie buduję. Dziadek nie może, bo nie umie. Nie trafia w plac. Ja tą bazukę też mogę podnieść. Dobra. Nie. Kurde! Ty żulu, ty! Chcesz jak żulu starego? Papą! Ty patrz, rozwalił. Zaraz ja, dobra. Gramy, nic się stało. Żeby się spokojnie, ja też myślałem. Naprawdę, nie wiem czemu te problemy takie są, ale są. No ty! Lodziarka, mama. Taka tutaj. No, nie wiem czemu czy tutaj tak sztyc ma jakieś złe skojarzenia, ale... I on jej wkłada lodę. Nie słuchajcie sztyksa, on jest złym człowiekiem. No i cóż, udało się skończyć, widzicie tutaj, bardzo ładnie. On jej loda wkłada. Kurczę, krótki poziom, zawsze te pierwsze poziomy jakieś chyba krótkie są, tak mi się wydaje. No a ty tutaj znowu jakiś, nie wiem o czym ty mówisz w ogóle. Pomóż mi lepiej. On wkładał loda do kryształowej ciastki, po prostu. Wiem na fakt, że jest bardzo psychiczny. Czekaj, biorę jeszcze raz przedmiot. Widziałeś tego. Czekaj, a tu coś mamy do... Co to jest? Postać z mieczem. Postać magnifik. Nie mamy doraźnie, tak? A on nie ma nie. Postać kobieca. No masz kobiece. Jasne. A nie. Nie, bo jeszcze byś mi wziął mojego Indianę. Ja wolę dziady. A propos. Zabijać. Czas się bawić. Nie chcę być na tym świecie. Dobra. Pająki mnie o, nawet tu nie będzie. Czekaj, idziemy. Wiem, to jest... Patrzcie, jak się nie wykąpiecie kiedyś, to tak będziecie wyglądać w szkole. Jak dziadu. Oj, fajna dziewczyna, pogadaj ze mną! Masz chyba zbyt duże doświadczenie w tej sprawach tutaj. Nie no, akurat ze sprawem nie, ale spogadaj z dziewczyną to tak. O, ale fajna! Dobra. Słuchaj, jak to tutaj jakby przejść? Jakby tak wyciąć nieinteligentne słowa z moich głupot, co mawiam, to byłoby jakieś... Dwie minuty komentarza. Coś czujesz tutaj. Chcesz kogoś na litość teraz poderwać. No, co? Jak w ogóle tak śmiesz. No ale chodź tam, bo jakoś tam musimy ale wejść. Jedziemy na następną misję? No oczywiście, że tak. Znać bazuk. A mogę wynieść z innego
że tak się wyrażę, poziomu? Czy też nie? Nie wiem, kim teraz jestem. Kobitką. Kobitką? To ja sobie wezmę bazukę. Ja wezmę bazukę, ty odjedź. Powiem, co? A tu można kopać. Ale nie. A ja tam idę po drugi. A co tu jest? Soklo. Daj mi bazukę. Bazukę bym chciała. Ale mama mi nie dała. Bazuki. Bardzo ładnie. No. Bazuki. Nie, wydaje mi się, że kurczę, nie będzie. Do nabycia w najlepszych sklepach Empiku. Wiesz co, wydaje mi się, że nie będziemy mieli niestety tej bazuki. Jak wyjdziemy z tego poziomu. No uciekam. Jak wyjdziemy z tego poziomu, to już nie będziemy mieli. No właśnie. Nie ma. Trzeba poszukać. A tutaj rozwalę Jeepa. Za radę? Jak kupię Jeepa? To kup Jeepa. Amfibia. Amfibia, on widzisz, to jest amfibia. Widzisz jaki... Co za gówno, nie! Ja się cofnę. Znowu będziemy robili te jakieś pewnie dziwne rzeczy. Znowu będzie cięcie. W odcinku, a nie w następnym. Tu już jedną misję przeszliśmy. Jest progres. Widzisz. Oj, zacząłem, a miałem? Tak, jest. Okay. Damy radę, tutaj pewnie też będzie niezbyt krótki. Niezbyt epizodzik. Krótki? To znaczy, że długi. No właśnie, to miałem na myśli. W sensie, że taki długi będzie. Taki długi, ale spokojnie, co my damy sobie radę. Ale, no i znowu Ruska. No Ruska nam dzisiaj tutaj znowu napsuje życie. O, no i kto jedzie? A gdzie jesteś? Wysiadłem z amfibii. No wbijam. I co ja mam teraz zrobić? Smoothie. Jeszcze. Nie, wsiadę. Dobra, mam wypalać? Nie. Ja pierdzielę, kierowca to ze mnie nigdy nie będzie. No. Dobra, ze dalej. Mnie też. Ja nie wiem jak wam, ale mi ta misja przypomina już dwie, które... Tej patrz, padłem w klocka. Trochę to chyba jest minus, że właśnie tak robi... To ty? Nie. Ja nie wiem, gdzie już wodzie gdzieś. Ale tu są klocki! Nie. Ale wyjdzie Kasia. Wydaje mi się, że to jest minus, że kurczę, no w każdym akcie dają nam to samo, tylko no nie jest inaczej. I łokaczek. Każdy lubi strzelać w kaczki. Nie. Nie? Moja babcia zawsze gra w kaczki. Na tym? Tak. A zawsze. Ten pistolet. Przałową babcię. W telewizorze. Dobra, jadę rozwalać, bo nie wiem, to nie tak. Uno. A co nie to? Tu są strzałeczki. Amfibie może po wodzie, prawda? Nawet pod! Lepsza niemiecka policja. Ja, to nie jeden jest mój. Raz, dwa. Niemiecka precyzja. Hiszpański temperament. Reklama. Reklama. Wilku, sprzedałeś się! I już teraz będziemy znowu mieli te miliardy na koncie. Myślisz, że ja tak szybko... Ja nie nadążam go opróżniać. To jakieś grzybki są. Duchomorski. Od Radagasta. Tutaj nawiązuje, no ty cały czas tutaj o tym. Właśnie świeżo pochodzi. No właśnie, się tutaj... Ekscytuje się. Ekscytujesz się. Dobry film. Dobrze. Nie pies. Kurde, patrz, czterech Niemców mnie goni. Dalej, pomóż co mi. Co rozmawiaj, ja nie. Jaka mi rozmawiaj? Gdzie jesteś? Ja wjadę do ciebie. No. Wróciłem! Musiałem walnąć jak jest. O, dobra. O, dobra. Nie, słuchajcie, myślej pół godziny, co tu będzie? Że kolejna przerwa, tak cisza, nie wiem co się dzieje. To powiem, dobra. Nie wiem, co, tu chwila mamy jakieś problemy z tym kontrolerami, więc to się w ogóle dzieje, co dobra, się wyprawia. Ale włożyłem nowe, zimne baterie i powinny być bardzo dobrze. Słucham? Tym razem nie zareklamuję. Oj, ty patrz, dropłem. Dobra, widziałem tego frajera. Widzicie jakiegoś frajera, któremu można podrąbać jego bryczkę? Nie, bryczki stoją obok. No kurde, znowu gdzie będzie stoją? Pół godziny nagrywania, nie. Gdzie stoją bryczki? Nie lubię nagrywać 15 razy stoją. Tego samego. Ja też nie. Ja się tego samego, tych samych misji. Ludne no, są ale te misje. Nie możemy tak powtarzać cały czas. Nie! Kurde, źle skryciłem, ja go nie jeżdżę. Ja nie wiem, ja nie wiem.
No, utopiłem się? Irytantuję się już tutaj. Dobra, okej. Tak mnie rozwalił, no co. Dobra. To jest samochód dla prawdziwych facetów. Ja. Prawda? Będziesz miał uda. Dla ciebie. Będziesz miał uda jak kurczaki. Musiał. Już mam. Indycze chyba. To nie jest. Jest. Ja mam głupie poczucie humoru. Możecie się przekonać. Bandę reklamę. Oglądając 24. Nie obrażę się. Zagrajmy w Lego za pierścień. Tam zobaczycie moje poczucie humoru, jakie wylałem. Idiotyczne. I wynurzam się z cieniu. Dobra. Sadło z jelenia. Nie, chciałem wiedzieć jak władca z pierścienia. Dobra. Ale już się powstrzymałem tego suchara, no ale chciałbym jednak rywalizować tą stronę ze sztyksem, więc powiedz... O, uciekaj mi tu! Niemcze! Na koniec serii wyłonimy mistrza sucharów, a będę tu jeszcze lepsze talenty niż tylko ja. O kurczę. No, ja też was tutaj bardzo serdecznie, żeby nie było, no ten sztyks się nikomu nie będzie smutny, jak tego nie powiem pewnie. No uciekaj mi Niemiec, no zatrzymaj go. Ja mam tu jest. Ja też was zapraszam oczywiście na live'a, jeśli ten odcinek w ogóle pojawi się przed live'em. Chyba no, będzie sporo, jak będzie mniej więcej co tydzień takie coś dla was robimy. No i cóż, być może niedługo też pojawią się na nich jakieś nowe gry. Nie tylko Lego Władca Pierścieni, które już tutaj sztyk skończy powoli, już tam mu dosyć dobrze chyba idzie w tym momencie. Widać, że teraz. czy nie idzie? Ja akurat jak włączam sobie jego filmiki, jak trafię na takie bardzo fajne momenty, na przykład kiedy śpiewa, albo jak właśnie mówi, żeby Wilku tego nie oglądał, więc... Teraz się same fantastyczne momenty, dobra. Ale nie o tym teraz, mamy tutaj przygodę z naszym Jonesem. Jonesikiem z Wąsikiem. Powiedzmy coś o grze. Powiedzmy coś o grze. Gra jest fajna. Gra strzelanka. Gdybym miał bardzo opisać... nawalanka. Oj, cytuję, plagiat. Ty, ale chyba tutaj True Hero nie będziemy mieć, tak? Tutaj to się nazywa. Ja poszukiwacza ale przygód. Ja gdzie on mi jedzie tak głupio? Ale patrz, Indiana, jak się ratuje, patrz! Płynie! Pragnienie życia to jest. I znowu kolejnego rozwalę. Kurde, ja naprawdę... spotkanie, ale mu teraz no, jadę. No jak... Jeszcze jeden. Co dużo Niemców, no. Niemcy. Są Ruscy. Ale Niemcy, ale Ruscy są fajni. Bo... Dyskryminuję tutaj. Bo? Dlaczego są fajni? Naprawdę, lepiej, jeśli chcecie tutaj nie popaść w żadne uzależnienia, zmieńcie tutaj kanał. Chcesz być jak sztyks? Chcesz być jak... Albo... Nie bij, ja szczerze mówiąc, nie wiem, może ty to widziałeś, może powiem coś, co jest oczywiste, ale mi się wydaje, że to jest ta sama mapa, która już była, tylko te bagna usunęli, tam wsadzili no, jeziorko. To nie jest zbyt oryginalne. Dokładnie, w sensie, że tutaj te drogi wszystkie jakoś tak samo są ukształtowane, nie? No kurde, i to samo. I zawsze idą, kurde, jeszcze ile tych samochodów. Nie no, naprawdę, dobra, dwa razy muszę jeszcze teraz rozumiem, pomóc. Ale pięć razy. No, to będzie w każdym pewnie. Tutaj. Jeszcze nie ma ty. Strzałeczek. No, wiesz, to jest dopiero pierwszy film, który robimy, czyli oczywiście Królestwo się boję sobie w następnych. Powiem ci, że w niektórych momentach nawet moja seria... Wesley? Jest lepsza niż ma. Znowu reklamujesz. A Wesley nie ma lepiej. Zresztą nie to. Ty nie należy, do gier nie należysz raczej. Do żywych nie należy. Dobra. Kurde, co ja robię? Ja ci nie pomogę dzisiaj chyba. No, ja naprawdę, dzisiaj tutaj. Ja nie wiem, gdzie tu jechać w ogóle. Zawsze zwaliłeś jakiegoś termita, ale brudną rabatę to ja muszę. A, tak. Teraz widzę, że mi się odpłacasz. Widać, nie dasz żadnej jazdy. Porady. Dobry. Dłużej nie znaczy lepiej. Dłuższe nie znaczy lepsze, o tak powiem, może. No. Oni są w jeziorku. Kradli mi te samochody, nie wiem. Są w jeziorku? O kurde. Jest dziwko. Co? Dziwko. Zaraz. Ja ci nie wyzwam, nie wiem. Zaraz dwóch nie będzie. Ja nie rozumiem, co masz. Oj, oj. Świetnego nie ma, nie, nie. Ale ja już jadę w porządku. Kurde. Ja na speedzie. Kurde. No nie! Żądam, abyś wyłączył te bezczelne samochody.
takie bezczelne samochody. No tu są, no zobacz, sam, czemu bijesz? Jest, udało się. Szał. Kurde, no. Jeden. Jest, udało się. Nie zginąć tutaj. Jeden, siedzi wiedział. Kampi na nas tutaj. Zaraz zobaczę, jak kończą kampery w CS-ie. Skok! O, ale kurde, jumpuje. Patrz to, ej. To jest jak w tym, jak w GTA San Andreas, jak są te samochody, wiesz. Nie wiem. O! Jest! Czyżby to był koniec? Czyżby. Czy to już? Czy to dziś? Obiecałem muzyczny odcinek. Tak, teraz zaśpiewaj, bo tańczą, możesz coś śpiewać. Zaśpiewam, bo mi tak chodzi. Nie tłumacz. Okej. Okay. No, dziwne miejsce. Bonanza! Nie! I tak zakończę. I tak zakończymy dla was ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, tutaj była cała masa sucharów z naszej strony tym razem. Tutaj cała gama problemów. I też, no właśnie, cała gama też problemów nas co nie omijało, gdzieś tutaj kontrolery, gdzieś tutaj też jakieś inne, no może trochę takie problemiki z naszej strony nie mogliśmy się tutaj ogarnąć w temacie, no ale mam nadzieję, że wszystko tutaj zgrabnie mimo wszystko wyszło. Przynajmniej w tych samych misjach. No dobra, tak więc to by było na tyle. Zapraszamy was do oglądania kolejnych odcinków. W nich być może pojawią się już inne osoby niż Styx. Nie wiem, czy tego chcecie, czy nie. Czy będziecie za nim płakać, czy nie. On na pewno będzie tutaj też chętnie przychodził, ale nie wiem, czy w kolejnych odcinkach całymi się znajdzie. Całymi nocami będę płakał do poduszki, że już mnie nie ma w tej serii. Bywaj tak. W każdym razie, jak się wam filmik podobał, to oczywiście łapka w górę. No dokładnie, tak, tak więc. Łapka w górę, a dostaniemy kurę! Piękny sucharek, no do widzenia. Tak więc lepiej może kończmy, dzięki wam wielkie za uwagę. Może z lepiej, tej strony mówili dla was Wilku i Sztyks, do widzenia, cześć. Cześć.